Jestem znowu. Możemy sobie ten, jak to się nazywa, pograć w Odyseję. Mistrzu. Idzie do śmieci. Robotę robiłem w śmieci. Czekaj, jak mogę otworzyć tego browara sobie? Czym? Tutaj takim. Ej. O tym myślisz, że otworzę? Nie. Zębem, kurwa. Łyżką uda się? Bo po, nie mam paska. Czekaj. O, dobra. Ty masz koleżanki, które kurwa zębami otwierają. Nie? Czy ty byś zrobiła kiedyś coś takiego? Nie. Kurwa, ale to trzeba być kurwa matołem, żeby kurwa... Ja nie wiem, nawet jakbym był napierdolony, nie wiem jak w życiu, to bym czegoś takiego nie zrobił, bo to kurwa za piwo za 3 złote. Co, kablem nie? Czekaj, zaraz. O, dawaj, dawaj. Lupo. Tak, o, dobrze, że nie dupo. Ale masz jakiś kolejny. Ognia, kurwa, wiesz. Kurwa, zębem bym otworzył. Dobra. Dupą. Opowiedz, jak to jest mieć koleżanki, które otwierają tym zębem browara. No to powiedzieć, że jesteś szczęśliwą człowiekiem. Ale przed chwilą mówiłaś mi, że jesteś szczęśliwa. To co ty... Dobra, jestem, ale nie w takim stopniu szczęśliwości, jakim bym chciała być. A jak to? Dlaczego? Ja muszę pomyśleć. Jak człowiek za dużo myśli... Ale dobra herbatka. Tak? Dobrą? Kurwa, wiesz jaka to heca była z tą herbatą? Dobra, ja nie mam czasu. Nie masz czasu? Nie. No dobra. My z Flintem też jesteśmy zajęci. Idziemy do zamku. Ale dobre. Ale dobre. Kurwa. Pijesz sobie piwo i popijasz yerbu. Polecam. Się nabiegałem trochę z ostatnim punktem. Ale dobra, teraz fabuła zostanie popchnięta wreszcie do przodu. Czyli tak jak chcieliśmy. Teleportować się z nim nie mogłem, gra została przedłużona i muszę chodzić. W ogóle gra, jeśli miałaby być jeszcze przedłużona, to ja bym nie dostał teleportu tak szybko. A dostałem szybko. Więc wiecie. O Kuźbiks. Zniknął. Znikł. I go prowadzimy do więzienia, tak? Po prostu. Nikt nas nie, nas tu nie zaczepia. Znowu go nie ma. A, jest. Ja myślę, że możemy ten Ingol zaczepić. Się spyta. Co jest? Nie. Do więzienia idzie się po tej kładce, a potem chyba na dół, z tego co pamiętam. Ej! Chcesz tu przyjść? Gdzie? O tu. Nie. Nie? Jak chcesz, to chodź. No i przez miesiąc napierdalałem robotę od 16 do 23 codziennie, oprócz jednego dnia i skończyłem właśnie dzisiaj i do tego mogę nagrywać Gothica. Tak to sobie porobiłem jakby materiały na zapas, ale tego zapasu też nie mam za dużo, więc będę musiał porenderować materiały zaraz.
Życie. Otwieramy. I... Hej, du! Raimund. Ej, co jest? No, przecież on jest już w więzieniu. To co, on ma wejść do tego? O. So, da sind wir. Ich denke da... Mistkerl, eines Tages werde ich... Ja, ja, träum schön weiter. Hey Roland, was soll das denn? Warum steckst du Flint hinter Gittern? Das werde ich dir sofort sagen. Flint hat gemeinsame Sache mit den Waffenschmugglern gemacht. Dein Gefangener Bud hat von seiner Zelle aus die ganze Schmuggelei geleitet und Flint als Kurier benutzt, damit dieser mit Buds Komplizen Kontakt aufnimmt. Tja, zuerst hatten wir ja dich in Verdacht, der Verräter zu sein. Aber dann... Hey, Moment mal, Roland. Das geht mir zu schnell. Das musst du mir jetzt genauer erklären. Nee, nee, Raimund. Keine Zeit. Das lass dir mal alles schön von Herbrand erzählen. Nie ma czasu. Dobra, idziemy Herbrandowi powiedzieć, która jest godzina. 10, czyli on będzie przed dziedzińcem. Normalnie. O, tu się przez okno da wypierdolić. To bym od razu do niego poszedł. Da. Ich habe Flint gefangen genommen und in den Kerker gebracht. Sehr gut. Dann haben wir diese üble Geschichte endlich hinter uns gebracht. No i co? Koniec mojego zadania? Powiedziałem Herbantowi, że wykonałem tego. Obrót. To tam, gdzie zaczynałem ostatni odcinek. No myślę, że można to iść zobaczyć. No tu nic nie jest strzeżone. Raz mnie tutaj spotkał jakiś zbrojny i dał mi klucz. Jetzt weiß ich, wie der alte Gauner Flint die Waffen aus der Burg geschafft hat. Er hat die alte Winde von unserem Burgtor benutzt, um die Waffenbündel mit Hilfe eines Seils nach unten zu befördern. Unten brauchten dann Stones Männer die Waffen nur in Empfang zu nehmen. Aber damit ist jetzt Schluss. Dobra. Wykonane, zdrajca. Podczas gdy wszyscy... I dobra, w sumie to chyba jest wszystko. Zadanie zostało wykonane. Miałem Herbrandowi o tym powiedzieć teraz i jakby mam zgodę i Oliwiera, i Herbranda, więc uważam, że to jest wszystko. Właściwie. Zaginiona broń. Tu czy mam coś jeszcze? Marbot. Nic. Właśnie nie wiem. Nie wiem co teraz. Hej du! Dominik. Tak? A co byśmy zrobili, jakby była wojna? Ja bym oddał życie za kraj.
Und? Oh ja. A co? Nic, ja bym sobie zdrowia. Nie, ja bym oddał życie za kraj. Co bardzo kocham Polskę, żeby się odwrócić. Polska dała mi wszystko. Mamy inne wartości. Prawda? A ty naprawdę zostawiłabyś ten kraj? Nie, nie, nie wierzę w to. Jak można być takim człowiekiem? Polska nic dla ciebie nie znaczy? Poważnie mówię. Polska nic dla ciebie nie znaczy? Ej. Co? Polska nic dla ciebie nie znaczy? Nie, po prostu więcej ja znaczy dla Polski niż Polska dla mnie. Aha. Mamy niziny, wyżyny, miasta, wsie, morze, góry. Mamy wszystko, czego mogłabyś tylko chcieć od... Wiesz, że Rosja nie jest już taka duża, jak nam się wydaje? Rosja? No. O czym konkretnie mówisz? Jest jak pół Afryki. Nie. Tak. Nie. Tak. Powierzchnia? Tak. Powierzchnia, weź pod uwagę. Nie, nie zgadzam się z tobą. Nie zgadzam się z tobą. Weź pod uwagę statystyki, czyli powierzchnię. Wpisz sobie Afryka powierzchnia. Ile masz? Kraje nerowników właśnie wydają się. km². Jeszcze raz. Ile? A Rosja ma 17. Ha, ha, ha. Miał rację, jak połowa Afryki. No ale to jest kurwa kontynent, to jest kraj. No. To wiesz, tak... No zobacz, o tak wygląda Rosja, wygląda na Afryce, o taką. Bazuj na powierzchni, bazuj na danych statystycznych, a nie na organoleptycznych. No zobacz. Kraje, które są przy równiku, one będą bardziej większe. One na globusie będą wydawały się większe ze względu na płaszczenie globusa, gdzie Ziemia jest szersza. Przelicz sobie powierzchnię jakiegoś kraju afrykańskiego z Polską. Rosja ma 17 tysięcy. 17. No, tak chyba nie bardzo. Powierzchnia 17, 130 milionów kilometrów. Kurwa ludzie, sprzedałem ten... Ognika tego sprzedałem, zajebanego. Bo ja miałem znaleźć 3 miecze paladyna, nie? Mam 2. A ja potrzebuję 3. A ja sprzedałem miecz paladyna, ten... Amulet ognika sprzedałem, nie? Sprzedałem? Amulet siły. Kości do gry. Pierścień. No, pierdoliłem. Pierdoliłem. Jajo topielca. Tytoń miodowy. Topór, paczka z bronią. No to nie wiem, czy ja tak znajdę na sucho. Tu broń. Kuźwa. Jeden miecz był gdzieś tu, na pewno. Jeden miecz był gdzieś tam w tej kryjówce przy stołnie. No i jeszcze jednego szukam, bo potrzebuję znaleźć 3 miecze paladinsów. Tylko wiecie, to jest moja... teoria, że to jest gdzieś tu, tak na widoku. W rzeczywistości może to być gdzieś zupełnie indziej. Może tu, w jeziorze? Wiesz. A po co ci? Bo chcesz sprawdzić. A co chcesz sprawdzić? Mogę. Ale możesz użyć argumentów?
Co pizzę? Sprawdzi. Jak o nie możesz u siebie? Ja się nie mogę. A ty głodna jesteś. Zjadłoby się coś, nie? Opierdoliłoby się pizzora! Ola, ty się wybrzmiałaś, to jest Ola. Kurwa ty. Czemu jestem zapisana Ola? No bo mi przekonwertowało... No dobra, ale dlaczego Ola? To zmień! Bo mi przekonwertowało nazwy kontaktów. No ale ty musiałeś się tak nazwać. Ja mam cię zapisane serduszko. Do no nie, no było wcześniej z serduszkiem, to teraz mi usunęło serduszko. Nie, bo konwersja nie przynosiła... Tak, to zobacz, czy mam kogoś z emotikoną w kontakcie. Mama, dwa zostało. A dwa to... No a gdzie masz emotikonę? A nie było. Co? Nie zostało, było. Ale tu emotikon został widocznie... Ja mam ojca. Emotikon został skonwertowany. Nie przypierdalaj się, kurwa, o głupoty. Ja pierdolę. Patologię, kurwa, szerzyć. No się, kurwa, nie popatrz. Szukam miecza paladyna. Co? To a. Rozumiesz, kurwa, że jest coś takiego. Masz kurwa tekst zaszyty z tekstu, kurwa, i z URL-a. Robisz sobie konwersję, kurwa, backupową. No to ci, kurwa, zapamiętuje najważniejsze rzeczy. Czyli tekst, a nie, kurwa, emotikon. Co lepiej, żeby zapamiętało emotikonę, czy żeby zapamiętało, kurwa, tekst? Co mniej waży? Przepraszam, ale ja nie mam telefonu za 3000 jak ty. Czy droższy? Co? Ile kosztował? No ja biedny jestem. Nie mam takich. Richtig. Genau genommen. I co, znalazłeś? Frisch vom Meeresboden. Was? Du hast syrianisches Öl gefunden? Unten bei der versunkenen Flotte? So ist es. Hier. Roland, Roland. Du bist ja ein echter Teufelskerl. Das hätte ich nicht. Alles na co kupił? A głupia, głupia to jesteś, bo nie umiesz dużo rzeczy. Du kannst es ruhig nehmen. Was soll ich mit dem Kram? Du hast ja keine Vorstellung davon, wie wertvoll dieses Öl für manchen ist. Nein, behalte es. Du nimmst es also nicht? Nein, auf gar keinen Fall. Behalte das Öl. Es fehlt dir sehr viel Gold an ihm. To nie. Ale syf, nie. Nie, Dominus, dobra. No, das Schiff des feindlichen Admirals hatte tatsächlich syrianisches Öl an. Jetzt werden mir die anderen. Ej, kurwa, mój komputer to już jest na zdechu. O, widzisz? Oła! U ciebie jest ta promocja, a dlaczego ja jej nie mam? Aha, bo ty już najadłaś. Może dlatego, że jestem bardziej głodny. Nie ma w tym lokalu. Chyba się zobaczyć, czy jest jeszcze ciebie. Ja myślę, że ja jestem bardziej głodny. Nie no, po prostu ja jestem bardziej głodny. Tu nie ma o czym mówić. A jesteś głodny, serio? Co? No tak wiesz, no. Wiem, że jutro nic nie zjem przez cały dzień. I kolacji mi nie robi. Dobra, co ty pierdolę? Ja bym tak tutaj źle, ludzie. Jak nie będziecie mnie oglądać, to ja tutaj umrę z głodu. Ja sobie pizza. Co? Sobie pizza. Dobra. Kocham cię. Jestem, dlatego jestem dobra. Dobra jest, naprawdę dobra. Wszystkim. No we wszystkim. No co, stanowisko mi tu zrobiła, kurwa, siedzę sobie jak pan, o tako. No, widzisz, jak ja miły jestem tu. Lampę, kto wymyślił tą lampę? A kurwa! Jak ktoś ciągnął na słuchawkach, to się ma w edycji zajebać, wiesz? Były gorsze rzeczy. Ja kiedyś jak zrajdżowałem, z Damianem nagrywałem. Ja zrobiłem to samo co, tylko bez hawajskiej. Bez hawajskiej, bo to jest szkoda moim zdaniem, wiesz? No. Bo to nie było ja nic... Ja zrobiłem to samo, bo to jest git opcja, to
Że tamta promotion? Nie, powiem ci, że pizza bardzo dobra i ja nie wiem, czy nie bierz może tego Diabolo, bo on jeszcze jest. Nie, to Diabolo ja w ogóle nie biorę. I on jeszcze jest. Ale i ty musisz wziąć 3 sosy. Teraz pomidorowy, bo czosnkowego na więcej starcza. O kuźwiks. Dobra, zrobię to Texas Barbecue. O kurwa! Co? Texas Barbecue? Że tą... No Texas Barbecue. O kurwa! Kurwa, chodź. Na pewno zamiast mieszku Texas Barbecue? Tak. Że ta pizza, ona była dobra. Wiesz co? Ja bym zjadł z jakąś z pieczarką. Wziąłem jeszcze jakiś dip za 0 zł. Kurwa, jak za darmo, to jest bardzo uczciwa cena. I co, i jaką chcesz drugą? Wiesz co, ja bym jakąś z pieczarką zjadł albo z kukurydzą. Ja też właśnie ci to chciałam powiedzieć. Że z pieczarką? No. Ale nie tego z jabłka picia. Ale jeszcze jest jak kontadina, coś takiego. I tu masz tak, co z pomidorową mozzarella, pieczarą, pizza, cebula, kukurydza. Jeszcze raz. Sos pomidorowy, mozzarella, pieczony kurczak, cebula, kukurydza. Fajnie wygląda. Okej, może być. A może kebab? Nie, bierz. Pizza, kebab. Wiem, ale kurwa, to nigdy nie jest dobre. No to jeszcze taka z pieczarką, to jest ten farmhouse. I tak, to jest szynka, pieczarki, cebula. Ale to ja bym bardziej proponowała tam. Nie, to biedna szynka, pieczarki, cebula trochę, co? No to ja bym wzięła tą konditorną. Ale tu nie mam pieczarek. Ej, ja bym wzięła tą serią. Albo hawajską. Nie, weź tą, co mówiłaś teraz. A jakby serio nie smakowała ta hawajska? Wiesz co, Ola, ja uważam, że są kurwa lepsze pizze po prostu od hawajskiej. No to jest kurwa ten... No. Ej, bo jeszcze, bo na tej Convitiana możemy sobie wybrać sos bazowy na pizzę. I mamy do wyboru, żeby był sos barbecue, sos pomidorowy bądź śmietanowy. Weźmy ten śmietanowy. Weźmy ten śmietanowy. Polają ci kurwa śmietaną. Nie no, weź. Najwyżej nie będzie dobre. Bo na tej Texas barbecue będzie... To jest narzucony barbecue, no ja wiem, o co chodzi. No dobra, to biorę. No i fajnie. Bazowy pizza 5998. To jest za darmo, naprawdę. Tym bardziej, że pizza jest dobra. Dobra, i biorę. Ty weź ogarnij mamę, żeby promocja była na Uberze. Albo weź kurwa reflinka w pierdolę w tym pod filmem i ludzie będą brali. Ej, bierzcie. Sos bazyliowy? Nie wiem. Może chcę. Dobra, wziąłem tak czosnkowy, pomidorowy. Bo jeszcze jest to z barbecue, ale to bez sensu. Nie, za dużo tego. Za dużo tego. Co? Dwa razy pomidorowy wziąć? Weź jeden, weź dwa sosy, albo jak chcesz. Trzy trzeba wziąć, bo trzeci masz gratis, to masz... No to bierz dwa pomidorowe i ten czosnkowy. Ale mam dipy czosnkowe za 0 zł. O kurwa, to ja chcę. Dobra, zamawiam. Zamawiaj. Ale fajnie takie jest, patrz, ja sobie tutaj z tym... Ale jestem szczęśliwy. Tak, już szczęśliwy, a ja wiedziałem, że to ten, tylko ja... Kurwa, mamy, ale wiesz co? To nie powinno tak wyglądać. My mamy taki pierdolnik na chacie. A my kurwa ten. Wiesz, że jakbyś teraz próbowała cokolwiek zrobić kurwa w kuchni, to ty byś kurwa już do zlewu nic nie wyrzuciła. Ja jutro z rana posprzątam, ile mogę. Dobra? Ja pierdolę. Co? Co? Nie, nic, bo już myślałam, że mi się kliknęło. Ej, a gdzie moja karta? Ona jest w tym, jak to się nazywa. W pokoju przy tym postawiłem ci, czy położyłem, przy torbie twojej. Kurwa, kopię te pierdolo... A to siarka jest. Ja nie potrafię siarki kopać po prostu. A nie, potrafię jakoś. Ale z chujowo kopiemy. Do bryłki siarki. Ty wiesz, wczoraj żeśmy dokładnie o tej samej godzinie zamówili? Jak to? 20:20.
Pozwolicie ja pokazać. Nie no, spoko, ale ciekawe. I ten czas, jaki by tam oszacowali, że wile nam placka upierdolą. Czekaj, cicho, bo muszę się upewnić, czy dobrze mówię. Kurwa, nie mogę nic wykopać. Wiesz co? Na przykład ja sobie dzisiaj nie wyobrażam oglądać jakby, a nie w sumie czasem oglądam. Jakby, nie no, dzisiaj to się ogląda na telewizorze bardziej YouTube'a, myślę. Czy na laptopie. Błąd serwera wystąpił. Mhm. Ej, ciekawe, czy pamiętasz, jak ja tam w robocie napisałem do tego miasta, co tam modernizację robimy, nie? Że im kurwa strona nie działa i oni tam napisali, no przyjrzymy się i kurwa do dzisiaj nie naprawili tego. To już 3 tygodnie. Kurwa, wszystkie programy to są kurwa, mają zajebiste supporty. Napiszesz do nich, że jest problem, to oni chwyci w dupę. O. Ale strasznie mało tej siarki nakopałem. Ocena zdolności. No widz już. Czy ja mogę w ogóle więcej podbić sobie? Panie Błego, mi się zwiększyło jeszcze. Czerwona kopalnia. Nie mogę w to uwierzyć. Właśnie wylądowałem w głównej sztolni. Czy zobaczę, ile jeszcze złota i siarki mogę tu znaleźć. Może powinienem wcześniej zdobyć więcej wiedzy na temat. No. Ej, jak przyjdę, to będzie mnie widać. Jak przyjdę do czworaka, to będzie mnie widać. Ale weź na chwilę do góry. Ty, kurwa, i tak cię będzie widać. Nie, dobra. A gdzie ty chcesz iść? No to idź. Kurwa, zmarnowałem potencjał, jaki mógłbym zdobyć. O, nie widać nic. O, dobra. Ale boję się, że to rozwraca. Co? No dobra. Dobra, nie przejmuj się. Ale to będzie słychać strasznie. Z rana zrobię. Ma. Ale możesz to sprawdzić, jak to będzie wyglądać. Mogę sprawdzić. Dobra. Do wioski? Do wioski. Ej, czym jest ten kibel ogrodzony? Nie wiem. Dobra. Idę do węzela. Zdobędziemy trochę informacji na temat wydobyciu. Bo trochę sobie przepierdzieliłem tu. Trochę niepotrzebnie tak. Zrobiłem. Dobra, jest naszykowana już. Tak, że cię nie widać. No nie widać cię, serio. Widać. No w sumie jakbyś była wyprostowana, to by cię było widać. Bo widzisz, że widać. Halo? Co? Ja i tak kończę ten nagrywanie. Cześć, mamo, wszystko dobrze, a u ciebie? Dobra. Jo.